Dobra, dzisiaj nagram taki vlog. Dlaczego według mnie, trochę taki na temat relacji płci, dlaczego według mnie coś takiego jak przyjaźń wśród kobiet nie istnieje. Zauważyłem na przykład na Facebooku, że jak jest brzydka kobieta, nie obrażając jej, to inne koleżanki jej dają komplementy typu piękna, super, niesamowita, wspaniała, taka owaka najlepsza i najwspanialsza, a jeżeli kobieta jest ładna, to wtedy nagle ją obgadują, że o, jak ta dziwka się ubiera, jak ona się ubiera, tam cytuję takie słowa, na przykład, o, jak ta suka chodzi. To chodzi o to, że kobiety uwielbiają kłamać, a kiedy jest ładna kobieta, one wyczuwają zagrożenie u mężczyzn i ją obgadują, zaniżają jej wartość. Potrafią nawet, widziałem w gimnazjum w liceach, obciąć takie włosy, zazdrość, oblać wodą, pociąć nawet jakimiś nożyczkami. Różne tam rzeczy takie widziałem. I skąd się to bierze, że one uwielbiają kłamać. Na przykład kobieta ci powie, jak jesteś dla niej nieatrakcyjny, czy coś w tym stylu, że na przykład nie pasuje cię do siebie, bo nie powie ci wprost prawdy. Tak samo powie do brzydkiej dziewczyny, że jest super ładna i tak dalej, bo ona wie, że ona jest brzydka i nie czuje zagrożenia, ale do super laski nie powie, że o, wyszło, udało ci się w loterii genetycznej, dobrze wyglądasz, pewnie za tobą się goście oglądają, tylko powie do takiej dziewczyny coś w stylu, o, ta dziwka, ta suka, nienawidzę jej, bo tak właśnie działają kobiety. No i żebyście to wiedzieli, pamiętali, sprawdzali, co mówię zawsze, te rzeczy. I jeśli chodzi o na przykład u mnie w mieście, to dzisiaj taka akcja, jedna dziewczyna gruba, bardzo źle wyglądająca, mówi do drugiej, o, jak ty się zmieniłaś, jak ty świetnie wyglądasz, jak ty się trzymasz, nie? A przeszła ładna dziewczyna, zamknęły się i popatrzyły się na tą dziewczynę ładną, naprawdę wzrokiem chciały ją zabić. No. To nie jest, że coś wymyślam, czy to po prostu na tym poziomie ludzie są fałszywi, a płeć słabsza, tak zwane kobiety, bardzo, bardzo nisko żyją. Można powiedzieć, że żyją w świecie udów, fantazji, marzeń, kłamstw i oszustw. No, jak powiedzieć wam, jak kobiety kłamią na każdym kroku? Prosty przykład dam. Ona idzie wymalowana. No to kłamie swoją urodę. To już wszystko kłamie, nawet wygląd. Botox ma. Tapeta. Usta wymalowane. To jest kłamstwo. No. Sprawdzajcie to, co mówię.